Licealistka Iwona Małkowska jest zadowolona, bo znalazła nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Dziewczyna od niedawna za odpowiednią opłatą upokarza innych uczniów. Przychodzi jej to z łatwością, bo poniżanie innych zawsze sprawiało jej dużą przyjemność. Znam. Jest paskudny. Od razu widać, że prowadzi go totalna kretynka. Ale pojechała. Ej, przestańcie się śmiać. O co wam chodzi? Nic wam nie zrobiłam. Przepraszam, ty mi jeszcze pyskujesz, tak? Ty siebie w ogóle widziałaś? W co ty się w ogóle ubierasz? Przecież wyglądasz, jakby cię ktoś obrzygał w tych całych ciuszkach. No, i wiesz co, chodzi o to, że ja nie lubię brzydkich ludzi, a ty jesteś wyjątkowo paskudna. Latasz jak cała sroczka w tych pstrokatych ciuchach. A co jakby, gdyby tak im dodać troszkę koloru, na przykład tak? Od razu lepiej wyglądasz. Kasia, co tu się dzieje? To ona oblała Julkę sokiem. Ale jej tylko powiedziałam parę słów prawdy. No ktoś musiał, tak? Iwona, co ty wyrabiasz? Aż czasami z tobą naprawdę ręce opadają. Dobra, dostaniesz uwagę i porozmawiam sobie z twoimi rodzicami. Jasne? I teraz przeproś Julkę. Dobra, przeproszę ją, jak przestanie się mazgalić w jakimś smutnym kąciku. Sasufi, bo ja zapraszam na lekcję. Proszę. To było epickie, dzięki. Już mi szlak trafił na jej widok, że się chwali tym głupim plogiem. Dobra, nie obchodzi mnie to. Moje 5 dych. A, jasne, sorry. Podobno najlepiej zarabiać na tym, co się lubi, a ja bardzo lubię ośmieszać ludzi. I skoro robiłam to w wolnych chwilach, to równie dobrze mogę brać za to kasę.